Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś z nami dr Michał Marek. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie również, dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, za nami wystąpienie Władimira Putina, powtarzająca się de facto narracja o zachodnich sojusznikach Ukrainy, o nazizmie, o faszystach z Zachodu. Jak w tych całych wystąpieniu i narracji rosyjskiej, rosyjskich polityków, rosyjskiego internetu umocniona jest Polska? Jak wygląda przekaz, jak wygląda Polska w sferze internetowej rosyjskiej i białoruskiej? Po pierwsze, przekaz, który jest emitowany poprzez źródła internetowe, czy też właśnie przez media klasyczne, telewizję, gazety, on nie jest od siebie jakiś odległy, tak? Mamy tutaj zintegrowany obraz, czy to Zachodu, NATO, czy właśnie też Polski. Jeżeli chodzi stricte o nasze państwo, no to oczywiście jesteśmy siłą zła, agresorem, tak? Wspieramy nazistów ukraińskich, w cudzysłowie nazistów, więc generalnie jesteśmy takim, można powiedzieć, wrogiem numer dwa. Przy czym wrogiem numer jeden są Stany Zjednoczone, tak? Stany Zjednoczone i NATO. Przy czym NATO traktowane jest często niemalże tożsame, jest traktowane właśnie tak samo, można powiedzieć, że to Stany Zjednoczone są, NATO jest pewnego rodzaju dłuższą ręką, tak, Stanów Zjednoczonych, ale ta tożsamość oczywiście to już jest inna kwestia. My jesteśmy tym, powiedzmy, mniejszym szatanem. I działania, które odnoszą się bezpośrednio do Polski, wykorzystywane są przede wszystkim do uwiarygadniania tej głównej narracji o Rosji jako państwie broniącym się w obliczu właśnie agresji ze strony NATO. Tak? W ten sposób Rosjanie objaśniają wojnę na Ukrainie. Tak? To nie jest wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, tylko wojna pomiędzy Rosją i kolektywnym Zachodem, czy też Stanami Zjednoczonymi. I tutaj Polska w ich przekazie odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. To my mamy być tym, można powiedzieć, podwykonawcą, tak, tego planu amerykańskiego. To u nas mają przecież gromadzić się, gromadzony ma być cały sprzęt, który przekazywany jest Ukrainie, to u nas mają być szkoleni zachodni czy też ukraińscy dywersanci potem, którzy potem mają szaleć po terenach Federacji Rosyjskiej. Tak, to my jesteśmy generalnie odpowiedzialni za wszelakie zło. I tu warto zaznaczyć, wskazać te cele. Tak? Podstawowym celem jakby lobbowania tego obrazu Polski jako siły zła jest objaśnianie Rosjanom potrzeby prowadzenia wojny. Gdyż tak jak powiedziałem, oni w swojej percepcji, tak percepcji rzeczywistości, która jest kreowana na Kremlu, bronią się przeciwko naszej, tak w cudzysłowie, agresji z naszej strony. Więc jeżeli Rosjanie starają się przekonywać swoich obywateli, tak tłumaczyć im, dlaczego trzeba walczyć, dlaczego kontynuacja wojny, dlaczego w ogóle rozpoczęcie tej wojny jest ważne, dlaczego było ważne, było konieczne, tak, to tą kluczową perspektywą jest to, że przecież oni się rzekomo bronią. Tak? To, że wtargnęli na Ukrainę, to jest oczywiście wojna też obronna, bo przecież w cudzysłowie, bo przecież Ukraińcy przygotowywali broń bakteriologiczną, broń, to tak zwany właśnie wątek tych bioamerykańskiej tajny, biolaboratoriów, gdzie miała być przygotowywana broń, między innymi właśnie nietoperze tak roznoszące wirusy, które miały niszczyć tylko i wyłącznie właśnie etnicznych Rosjan. I tego rodzaju wątki służą właśnie uwiarygadnianiu tej narracji o tym, że Rosja się tylko broni. Obecnie Rosjanie też bardzo akcentują tą kwestię, że Polska przygotowuje się do ataku na Białoruś. To jest ważny element działań, gdyż skierowany jest on nie tylko do Rosjan, ale tak samo bezpośrednio do Białorusinów. To jest element zastraszania społeczeństwa białoruskiego, czego celem jest konsolidacja Białorusinów wokół Łukaszenki oraz wokół, można powiedzieć, idei obecności rosyjskich sił, czy też rosyjskiego wpływu na Białorusi. Czyli znowuż klasycznie Rosjanie wywołują pewnego rodzaju lęki, a potem oferują lekarstwo na te lęki. Tak? Rosjan, Białorusi mają zaatakować Polacy? Kto ich może uratować? No przecież Rosja. Tak? Więc to jest oczywiście wielowektorowe działanie, ale w tym obrazie Polska to jest właśnie, można powiedzieć, taka tak sumarycznie ogólnie siła zła, przy czym taka siła zła numer dwa, bo tą esencją, tym największym szatanem są Stany Zjednoczone, a my jesteśmy tym małym szatanem. I proszę zwrócić uwagę, wizyta właśnie Joe Bidena w Polsce, to jest, można powiedzieć, takie jakby przybycie esencji zła,
tego największego szatana bezpośrednio do tego mniejszego, tak? Więc Rosjanie będą tutaj eksponować ten wątek, że Polacy znowu dostali instrukcje, wcześniej te instrukcje dostali Ukraińcy, też Rosjanie emitują takie przekazy, że Biden ma naciskać na prezydenta Dudę, abyśmy my zaatakowali Ukrainę, zajęli zachodnią Ukrainę, równolegle Putin ma naciskać na Łukaszenkę i razem mamy dokonać podziału Ukrainy. Tak? No tutaj takim wspólnym punktem jest to, że Ukraina jako jest państwem upadłym, także wkrótce zniknie i ten przekaz jakby też dedykowany jest między innymi Rosjanom, czyli to jest, można powiedzieć, takie uspokajanie, spokojnie, na pewno zwyciężymy, jeszcze chwileczka, Ukraina się rozpadnie. Więc to oczywiście Polska odgrywa wiele ale przede wszystkim jesteśmy tym. Panie doktorze, a skąd wynika ten kompleks? No bo nie ukrywamy, jedne z ważniejszych świąt w Rosji dotyczą właśnie wyzwolenia Kremla spod polskiej okupacji. Jak to mówią Rosjanie, jeszcze przed wojną i to wiele miesięcy, nawet lat, zawsze była przedstawiana w rosyjskich mediach ta słynna mapa z chęcią zajęcia i odbudowania wielkiego Imperium Polskiego przez Polaków. Czy właśnie to, o czym pan wspomniał, czy ten przekaz antypolski jest już tak utrwalony w odbiorcach rosyjskich, że po prostu warto na nim grać, tak? Chęć odbudowania II Rzeczpospolitej, wsparcie, wszystkie działania Polski są antyrosyjskie, ale tak naprawdę do pewnego czasu takiego przekazu aż bardzo nie było na Białorusi. Czy to też jest presja Rosji, żeby uświadamiać białoruskie społeczeństwo do tego, że tak naprawdę dzisiaj Polska, Litwa jest takim centrum właśnie białoruskiej opozycji, czy to ona chce destabilizować kraje pokroju właśnie Rosji, Ukrainy i Białorusi, czy ten kompleks powstał od niedawna, czy on już tkwi od Rosjanach, powiedzmy, po rozpadku Związku Radzieckiego, bo przecież wiemy, że wtedy ta przyjaźń jeszcze wcześniej była długie lata budowana. Tu kwestia kompleksów, trudno tutaj, nie mogę bezpośrednio tak dowieść temu, że to rzeczywiście tego rodzaju działania wynikają z kwestii kompleksu, chociaż oczywiście to, że Polacy jako jedyny naród tutaj udało nam się ujarzmić Rosję, może trwało to krótko, ale udało się nam ujarzmić Rosję, tak panowaliśmy na Kremlu przez te parę lat, tak, no jest rzeczywiście, na pewno wpływa w mocnym stopniu na ich świadomość i na ich psychikę, że tak powiem, na psychikę Kremla, tak, ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie polityki Federacji Rosyjskiej, ale Rosjanie, przede wszystkim Polska tkwi głęboko właśnie w ich mitologii, tak, w tej ich, można powiedzieć, spatrzonej wizji historii. I te odwołania do historii, w ogóle jeżeli popatrzymy na rosyjskie przekazy propagandowe i dezinformacyjne, one bardzo często odwołują się do historii. Najczęściej oczywiście do historii II wojny światowej, tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale oczywiście korzenie historyczne są znacznie głębsze i z tej perspektywy kluczową rolę u nich w historii, tak w percepcji rzeczywistości, kiedy patrzę właśnie przez, powiedzmy, pryzmat historii, odgrywa Polska i Ukraina. Tak? Bez Ukrainy Rosja traci, powiedzmy, traci swoje korzenie imperialne, można powiedzieć, traci tą możliwość budowy imperium, tak, te więzi powiedzmy z tym okresem bardzo, bardzo tak odległym historycznie. Dlatego Rosjanom tak bardzo zależy na tym, aby przejąć historię, tak, przejąć to panowanie nad Ukrainą w przestrzeni symbolicznej. Tak. Jeżeli chodzi o Polskę natomiast, to my jesteśmy tym krajem, który jest głęboko zakorzeniony, którego percepcja historyczna jest głęboko zakorzeniona w ogóle przeciętnych Rosjanie, tak? Przeciętni Rosjanie wiedzą, że Polska zawsze była zagrożeniem, tak? Był okres, w którym tworzyliśmy jeden blok, ale my potem ten blok sami właśnie, to Polacy przecież też między innymi ten blok zniszczyli, tak? Stąd pojawiają się również przekazy o tym, że Polska, gdzie Polska się nie pojawi, Polska niszczy, tak? Polska jest czynnikiem destruktywnym. I Rosjanie na przykład lubią odświeżać ten wątek, że Polska w Unii Europejskiej doprowadzi do upadku Unii Europejskiej. Tak? Tak samo do upadku NATO. Gdzie by Polska nie weszła, tam zawsze jest upadek. I to jest znowuż odbicie tej narracji o tym, że Polska zniszczyła Imperium Carów, Polska miała zniszczyć Imperium Carów, Polska miała zniszczyć właśnie Związek Sowiecki, tak, cały blok wschodni. Więc my jesteśmy takim państwem, które w świadomości Rosjan jest głęboko zakorzenione i oni rzeczywiście tą sytuację po prostu wykorzystują. Ile tutaj wynika z kompleksów, to już jest inny czynnik, tutaj nie wiem, ale to, że my po prostu, Rosjanie, jest taka baza i Rosjanie po prostu tą bazę wykorzystują. Panie doktorze, w pana mediach społecznościowych często możemy zaobserwować te screeny z białoruskiego czy z rosyjskiego Telegrama, ale jak na przykład, czy podobne zjawisko obserwujemy w mediach głównego nurtu na Białorusi i w Rosji, tam taką narrację antypolską? Tak, oczywiście. W tym momencie mamy do czynienia z jednym zintegrowanym aparatem propagandowym.
Oczywiście Białorusini prowadzą też swoje niezależne działania. Białoruski przekaz, taki stricte białoruski, wydaje się momentami być bardziej prymitywny. W sensie przekazy są bardziej radykalne, są takie mniej, no mniej wiarygodne z naszej perspektywy, nawet bardziej, powiedzmy nawet mniej wiarygodne niż te rosyjskie, chociaż z naszej perspektywy ludzi żyjących w zachodnim kręgu cywilizacyjnym z dostępem do mediów tak wolnych, tak co, możemy sobie te informacje swobodnie weryfikować, to no dla nas te rosyjskie przekazy są absolutnie absurdalne, ale no, szczerze mówiąc, to przy tych rosyjskich, to białoruskie to już w ogóle jest jeszcze, bywa tak, że to jest w ogóle już inna liga. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o poważne operacje, operacje wpływu, operacje informacyjno-psychologiczne, to jednak mamy do czynienia z działaniami skoordynowanymi. Pewnego rodzaju różnice pojawiają się wtedy, kiedy Mińsk stara się bardziej oddziaływać na swoje społeczeństwo, jakby starając się konsolidować to społeczeństwo przede wszystkim wokół Łukaszenki. Czyli Rosjanie na przykład budują przekazy o tym, że zachodnie, że tak powiem antyputinowska, no o ile w ogóle jeszcze w Rosji istnieje antyputinowska opozycja, ale że wszystko co jest opozycyjne, wszystko co w jakimś stopniu sprzeciwia, wszystkie inicjatywy, które sprzeciwiają się Putinowi, to są zachodni agenci wpływu. Tak? Na Białorusi jest to samo. Ci, którzy sprzeciwiają się Łukaszence, to są zachodni agenci wpływu. Przy czym jest właśnie odróżnienie pomiędzy tymi rosyjskimi agentami i białoruskimi, powiedzmy tymi zachodnimi, którzy działają w Rosji i którzy na Białorusi. I ten wątek bardzo mocno obecnie przejawia się na, jeżeli chodzi o białoruskie ośrodki propagandowe, to znaczy każdy, kto sprzeciwia się Łukaszence, kto podważa działania Łukaszenki, to jest polski szpieg, polski agent. Tutaj właśnie bardzo się mocno akcentuje polskość tej agentury, tak? Tej rzekomej agentury. W Rosji oczywiście ten wątek polskich agentów też się czasem przejawia, ale w Rosji natomiast przede wszystkim na Rosję, tam w Rosji szaleją, działają przede wszystkim agenci SBU, tak? A na Białorusi polscy agenci, tak? Zdrajcy białoruskiego narodu, tak? Nacjonaliści, którzy właśnie na przykład przeszli szkolenie w Polsce. Więc można powiedzieć, Białorusini w tym przekazie wewnętrznym, takim realizowanym na potrzeby stricte polityki wewnętrznej, są bardziej polonocentryczni od Rosjan. I ten przekaz, jeżeli nie mówimy o tych mediach stricte głównego nurtu, tak zwanego głównego nurtu, tu nie mówimy o tych kanałach telewizyjnych, tylko o kanałach na przykład Telegram, które prowadzone są przez białoruskie służby na przykład, no to ten przekaz w tych kanałach Telegram jest jeszcze bardziej radykalny niż w tych, powiedzmy w cudzysłowie, mediach głównego nurtu, chociaż tak jak mówię, no to są przekazy już bardziej polonocentryczne, ale na przykład Rosjanie nie idą w stronę na przykład budowania jakiegoś intensywnego lobowania narracji o Polsce biednej, tak, Polsce upadającej. Tak? To Białorusini budują te przekazy o Polakach stojących w kolejkach po białoruski chleb, tak, Polakach uciekających na Białoruś, aby uratować się przed głodem na przykład. Tak? No to już jest przekaz, który bardziej dedykowany jest po prostu białoruskiemu odbiorcy. No. Tak, tego rodzaju subtelne różnice są, ale tak jak jeszcze raz podkreślę, kiedy chodzi o poważne operacje, na przykład operacje dotyczące Emila Czeczki, czy obecnie kolejnego Polaka, który znajduje się, czy to na Białorusi, no teraz już prawdopodobnie Federacji Rosyjskiej, mówię, mam na myśli Marcina Mikołajka, no to są operacje, które prowadzone są wspólnie, zarazem przez stronę rosyjską, jak i białoruską, przy czym oczywiście strona rosyjska tutaj dominuje. Jako przykład można podać postać pana Bieliakowa, który kreowany jest na osobę związaną z Białorusią, tak na Białorusina, na osobę, która rzeczywiście bliżej związana jest z białoruskimi służbami, ale postać ta, jak się tak przyjrzymy głębiej, to były momenty, gdzie nawet tutaj troszeczkę miał problemy na Białorusi, a przede wszystkim był jakby działał na korzyść Federacji Rosyjskiej, więc te postacie łącznikowe mimo wszystko wskazują, że odpowiedzialność za tego rodzaju operacje bardziej prowadzi, bardziej nie ponosi strona rosyjska. Panie doktorze, i na koniec zapytam o jeszcze jedną rzecz. Czy mamy jakieś badania, czy są jakieś statystyki określające jakość oddziaływania tej propagandy? Bo nie ukrywam na przykład, że wiele osób na początku mówiło, że wiele Rosjan nie zgadza się z tym, co głosi Władimir Putin. Jednak nie widzimy jakichś wielkich, nie wiem, manifestacji antywojennych, nawet wśród Rosjan wychowanych na zachodzie Europy, tak? Mało tego, więcej jest nawet filmików Rosjan, którzy potrafią jakieś nagrywać filmy z niezadowoleniem, będąc właśnie w stolicach europejskich. Czy są jakieś badania, ile tak naprawdę, nie wiem, poparcie przedstawiane dla Putina przez rosyjskie media, no to wiadomo, jak możemy to traktować, ale czy są jakieś zewnętrzne badania pokazujące właśnie zaufanie i oddziaływanie tej propagandy na obywateli Federacji Rosyjskiej?
Po pierwsze, nie wierzę w to, aby była obecnie możliwość w warunkach politycznych Federacji Rosyjskiej, nie wierzę w to, aby istniała możliwość przeprowadzenia obiektywnych sondaży dotyczących takich kwestii. Tak? Ludzie nawet z obawy, nawet jeżeli by zajęła się tym instytucja absolutnie obiektywna, to ludzie po prostu żyjący w państwie autorytarnym, który coraz więcej nabiera cech państwa totalitarnego, no osoby będą się po prostu bać, tak? Wyrazić swoją myśl, tak? Oni nie wiedzą, czy to jest rzeczywiście obiektywna instytucja, czy te dane są bezpieczne. Więc w tym momencie to jest niemożliwe, aby przeprowadzić, aby pozyskać w pełni obiektywne, odzwierciedlające rzeczywistość dane. To po pierwsze. Natomiast analiza reakcji w sieciach społecznościowych, czy też właśnie analiza nagrań, tak, bo pamiętajmy, Rosjanie budują pewnego rodzaju obraz rzeczywistości. Oni też chcą nas przekonać, że wszyscy w Rosji wierzą w ten przekaz rosyjski, przekaz kremlowski, ale jeżeli nałożymy na to sito, popatrzymy też na badania, które przedstawia na przykład Centrum Lewada, no nie ma wątpliwości w to, że poważna, ogromna większość Rosjan absolutnie wierzy w przekazy budowane przez Kreml. Nie ma co do tego wątpliwości. Proszę tak samo popatrzeć właśnie na reakcję środowisk no, Rosjan żyjących w Niemczech. To są ludzie, którzy mają na przykład w Niemczech, tak? To są ludzie, którzy mają dostęp do wszystkich mediów. Tak? To są ludzie, którzy żyją na obszarze wolnego świata. Ale mimo wszystko absolutnie, nie mówię, że wszyscy, tak, ale poważna liczba tych Rosjan, tak, żyjących na Zachodzie, wierzy w przekazy kremlowskie. Nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że oni są non-stop pod wpływem tych mediów, ale również czynnikiem jest już taki typowy akcent, tak, typowa kwestia psychologiczna, czy też natury kulturoznawczej. No, ci ludzie po prostu nie chcą uwierzyć i też nie do końca mogą uwierzyć, że ich naród jest tak zły, tak? Że ich przywództwo jest tak złe. To jest też forma pewnego rodzaju mechanizm samoobrony. Oni prędzej uwierzą w to, że to cały świat dokonał wielkiej zmowy przeciwko Rosji, niż to, że są przedstawicielami narodu tak do krwi po prostu, tak do kościenia złego. Tak? No bo jak inaczej możemy mówić o narodzie, który dokonuje, popiera, tak, w swojej masie, popiera atak na sąsiada, tak? Zbrodnie stosowane, że tak powiem, chociażby ostrzał obiektów cywilnych, tak, miast, tak? No to jest zbrodnia, nie ma co na cywila, nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli naród to popiera, bez względu na to, czy jest poddany całkowitej obróbce propagandowej, czy nie, to przepraszam, to obróbka propagandowa tutaj nie ma znaczenia, jest fakt. Rosjanie popierają tego rodzaju działania. I nie ma wątpliwości co do tego, że ponoszą jako obywatele odpowiedzialność, tak, za tego rodzaju politykę państwa. Bo gdyby Putin widział, że całe państwo się sprzeciwia, to on by na to nie poszedł. Putin dał Rosjanom to, czego oni oczekiwali. I problem, i dla nas to jest jeszcze większy problem, tak, że nie wystarczy w Rosji zmienić władzę. Nie dojdzie do zmiany władzy i nagle wszystko się tak zmieni. To nie jest problem w Putinie. Problem jest w narodzie. I należy systematycznie, ja tak powiem, Rosję na tyle systematycznie wypychać z Ukrainy, aby doszło do militarnej porażki. Wówczas, kiedy Rosjanie dopiero zrozumieją, że po prostu militarnie tę wojnę przegrali, że nie doszło do jakiegoś spisku, tak jak powiedzmy po roku 1918 w Niemczech, tak? Państwo pamiętają, po roku 1918 w Niemczech, tak, Niemcy nie doznali porażki na froncie. I wówczas powstały teorie spiskowe, tak? O zdradzie, armia nie przegrała, mogliśmy spokojnie walczyć, ale doszło do jakichś tam, powiedzmy, spisków i tak dalej. W Rosji, jeżeli nie dojdzie do porażki militarnej, to będzie reakcjonizm, tak? I dojdzie do kolejnych konfliktów. Także problem jest w społeczeństwie i niestety społeczeństwo rosyjskie po prostu w to wierzy, a co gorsze, oni pragną otrzymywać tego rodzaju komunikaty. Panie doktorze, dziękujemy zatem za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tematem dezinformacji, szczególnie tej rosyjskiej, białoruskiej, odsyłamy na media społecznościowe pana doktora Michała Marka. Panie doktorze, mam nadzieję, że sukces Ukraińców ukróci poniekąd tą dezinformację płynącą z Rosji, z Białorusi. Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli skorzystać z Pana ogromnej wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.